Kinga Kuczek, program Po Godzinach. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w studiu wyjątkowi goście, Berenika Borkowska oraz jej rodzice, pani Maria i pan Przemysław z Łazisk. Dzień dobry. Dzień dobry. Bereniczko, ja słyszałam, że ty jesteś niezwykle uzdolnioną dziewczynką, że się świetnie odnajdujesz w teatrze. Czy to prawda, powiedz mi? Tak, to jest prawda. Co ty takiego robisz w tym teatrze, na scenie? Występuję. A jak występujesz? Miałaś już jakieś występy na swoim koncie? Ale trochę. Trochę tych występów miałaś, a... Miałam. Wiem tego żołnierzyka i grałam narratora. A teraz mam Piotrusie Pana i gram dzwoneczka. A skoro grałaś narratora, to czy to oznacza, że ty tak pięknie umiesz recytować na przykład albo czytać? Tak. To piękne. A może nam coś zarecytujesz, co? Nie, nie mam czasu. Nie masz czasu. Dobrze, to może rodzice znajdą czas. Pani Mario, Berenika ma 6 lat, urodziła się nieco wcześniej, bo w 33 tygodniu ciąży. Ma 6 lat, ale już sporo przeszła w swoim życiu. Skąd te wszystkie operacje i co takiego dolega Berenice? O tym, że Bereniczka nasza będzie miała problemy, dowiedzieliśmy się w ciąży na USG połówkowym. Lekarz powiedział, że zauważył rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. No i z tego też właśnie względu Berenika urodziła się wcześniej niż miała, o 7 tygodni. Od razu w pierwszej dobie życia przeszła swoją pierwszą operację, która uratowała de facto jej życie, zamknięcie przepukliny wodogłowej. A co to jest de facto? De facto to znaczy, że faktycznie, że rzeczywiście tak było. Tak. Tak dziwnego słowa nie znam. Następna operacja odbyła się 9 dni później. Wstawiono zastawkę mózgowo-otrzewnową, żeby zahamować rozwój wodogłowia. Ojej! No i po tych dwóch operacjach gdzieś na początku Bereniki historii nastąpił taki okres walki o sprawność Bereniki. Mhm. Kiedy Berenika postawiła pierwszy krok? Zaczęła chodzić samodzielnie, gdy miała 4,5 roku. Że bardzo długo walczyliśmy o to. Oczywiście w ortezach, czyli w takich aparatach ortopedycznych na nóżkach, które nosi do tej pory. I właściwie ta walka o chodzenie to nie jest jeszcze zakończona. Tak, Berenika nie bardzo lubi swoje ortezy, ale bez nich nie byłaby w stanie chodzić, więc jest to po prostu konieczność. Cały czas walczymy o jakość tego chodu i o to, żeby Berenika mogła chodzić już zawsze, dlatego że dziecko rośnie. Wszyscy noszą. I większość, wielkość ortez też się musi zmieniać. Tak, i też w trakcie tego rozwoju pojawiają się różne dodatkowe problemy. Gdy Berenika zaczęła chodzić samodzielnie, chodziła nieprawidłowo i nieprawidłowy wzorzec chodu sprawił, że bardzo źle obciążała stawy kolanowe i biodrowe. No i niestety efekt tego jest taki, że są już za Bereniką dwie kolejne operacje, dwie w stosunku do tych pierwszych, no, gdzieś tam na początku życia. Musiała mieć odkotwiczony rdzeń kręgowy. To odbyło się, przeszło rok temu w Szczecinie. A 1 grudnia 2016 roku przeszła operację korekcji lewej stopy końsko-szpotowej wraz z osteotomią w Niemczech w specjalistycznej klinice ortopedii dziecięcej w Aschau. Tam nam zaproponowano taki wieloetapowy plan leczenia dla Bereniki. I pierwszym etapem właśnie była operacja lewej stopy. Drugi etap to było wykonanie ortez, które w tej chwili nosi, które utrzymują ten efekt operacji, go utrwalają. Następny etap to operacja lewego biodra, które jest podwichnięte i prawdopodobnie w przyszłym roku ta operacja właśnie czeka Berenikę tam w klinice w Aschau. Pani Mario, pani powiedziała, że walczycie o to, żeby Berenika po prostu była sprawna, żeby mogła chodzić, biegać, tańczyć, występować na scenie w teatrze. Panie Przemku, dużo wysiłku was to wszystko kosztowało. Wielu specjalistów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, musieliście wyszukać, a później ich odwiedzić? Bardzo, bardzo wielu specjalistów, bardzo dużo wysiłku i ogromną ilość poświęceń. Poświęciliśmy wszystko dla dziecka i pracę, i życie prywatne, którego tak naprawdę nie mamy, bo wszystko w naszym domu i dookoła niego kręci się wokół Bereniki, która lubi to wykorzystywać i no, niestety tego nie uniknęliśmy, ale no, żona zrezygnowała z pracy zawodowej, żeby móc być cały czas przy dziecku. Ja próbuję pracować pomiędzy Bereniki różnymi zajęciami dodatkowymi.
i pracą z dzieckiem, bo pracuje się z nią bardzo dużo. No właśnie, jak wygląda taki wasz dzień od rana do wieczora? Ja się domyślam, że rehabilitacje są każdego dnia. Tak, Bereniczko, dużo musisz? Dużo ćwiczysz codziennie? Jesteś rehabilitowana? Jeździsz na ćwiczenia jakieś? Tak, do Bartmedu. Mhm. Do Jastrzębia-Zdroju. Do Jastrzębia-Zdroju, do Wodzisławia Śląskiego jeździmy, do kilku ośrodków. I do Rybnika również. Do Rybnika również, na hipoterapię. Ta klinika, on w Niemczech nazywa się Orthopädische Kinderklinik, to znaczy ortopedyczna klinika dziecięca. Długo byłaś w tej klinice? Tak, ale byłam tam założyć gips i zdjąć gips. Berenika, pani Mario, co się zmieniło od ostatniej wizyty w klinice? No przede wszystkim bardzo poprawił się chód Bereniki. Przed operacją stopy Berenika bardzo mocno tę lewą stopę rotowała do wewnątrz, do tego stopnia, że potykała się o nią i upadała. I ten nieprawidłowy chód też powodował uszkadzanie stawów biodrowych. Natomiast teraz noga jest prosta, jest ustawiona prawidłowo, dzięki czemu możemy na tej podstawie budować bardziej prawidłowy wzorzec chodu. Ale Berenika cały czas się uczy, tak? Ja rozumiem. Tak. To jest proces właściwie rehabilitacji w przypadku dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową, czy inaczej mówiąc rozszczepem kręgosłupa. Nie można zaniechać przynajmniej do okresu zakończenia wzrostu dziecka. A tak naprawdę przez całe życie trzeba po prostu pilnować, żeby nie zaniedbać pewnych spraw tutaj ze strony fizjoterapeutycznej. Te wszystkie operacje nie są refundowane. Ja się domyślam, że one pochłonęły mnóstwo pieniędzy i że tych pieniędzy trzeba każdego z dnia na dzień, można powiedzieć, coraz więcej, bo przecież trzeba wszystko wymieniać, trzeba znowu odwiedzić klinikę w Niemczech i nie tylko. Dużo to wszystko już na ten moment kosztowało. Robicie państwo takie rachunki, podliczacie? Tak, tak. No to leczenie dotychczasowe w Aschau kosztowało około 64 tysięcy złotych. Pierwsza operacja plus ortezy, które Berenika aktualnie nosi. Oczywiście te ortezy co pół roku, co rok trzeba wymieniać. Koszt samych ortez to około 20 tysięcy złotych. Noszę ortezy. Przed nami operacja biodra, jak już wspomniałam. I dostaliśmy już kosztorys. Nie noszę ortez. Kosztorys opiewa na przeszło 90 tysięcy złotych, dlatego jest to kwota dla nas nieosiągalna jako rodziny. I stąd też pomysł na organizację coraz większych imprez charytatywnych dla Bereniki, również od niedawna w Rybniku. Okazji, żeby pomagać, na pewno nie brakuje. Panie Przemku, kolejna taka okazja w Rybniku, w Teatrze Ziemi Rybnickiej dokładnie. Tak, 20 kwietnia zagra dla Bereniki kabaret Pod Wyrwi Groszem z Krakowa. Zrobią to charytatywnie, kabaret zrzekł się swojego wynagrodzenia, podobnie zresztą jak teatr. I całość dochodu z biletów zostanie przeznaczona na operację Bereniki właśnie w Niemczech. Oczywiście no, nie wiemy jeszcze, ile biletów się sprzeda i bilety dalej są dostępne na stronie internetowej www.biletyna.pl oraz także w kasie teatru. Ziemi Rybnickiej. Dlatego zachęcamy wszystkich do tego, aby się zdecydować na wycieczkę nawet do Rybnika i wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Na pewno będzie ciekawie, śmiesznie i można przy okazji zrobić coś dobrego. Śmiesznie będzie na pewno. Ja wiem, że program 500 plus przypadek, tak nazywa się program artystyczny, więc myślę, że będzie i też o aktualnej sytuacji w kraju z przymrużeniem oka troszeczkę. No, my jeszcze tego programu nie widzieliśmy, więc trudno się nam wypowiadać, co dokładnie zobaczymy 20 kwietnia o godzinie 19 w TZR-ze. No, ale śmiesznie będzie z pewnością i ważne, że to jest też nowy program, prawda? Więc publiczność, która już być może nawet niedawno bywała na występach kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Tego jeszcze nie widziała. Tego jeszcze nie widziała, dlatego serdecznie zapraszamy. Bilety w cenie 50 zł, całkiem niewygórowanej. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja EDF Polska, której Berenika jest od niedawna podopieczną i której jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że objęła nas tutaj taką czułą opieką. Takiej czułej opieki, to nie może...
Inaczej, to nie pierwszy wyraz takiej czułej opieki, bo dużo osób wam dotychczas pomogło, dużo osób jeszcze będzie pomagać, między innymi Rybnicki MOS. I on również w tym roku organizuje coś, żeby pomóc Berenice. Co to będzie takiego? Tak, 30 września, już teraz zapraszamy serdecznie, na wydarzenie, jakiego jeszcze do tej pory w Rybniku nie było. Będzie to 24-godzinny maraton pływacki, charytatywnie dla Bereniki, na pływalni w Boguszowicach. O szczegółach będziemy informować oczywiście w późniejszym czasie. Na razie jesteśmy w trakcie dopinania różnych organizacyjnych szczegółów. Natomiast na pewno będzie to wydarzenie na bardzo dużą skalę. Będzie ono trwało od północy z piątku na sobotę do północy z soboty na niedzielę. Zapraszamy pływaków z regionu i spoza regionu. Zapraszamy rodziny, bo i dla rodzin z dziećmi będą pewne atrakcje przewidziane. No i mamy nadzieję, że jak najwięcej kilometrów uda się wypływać 30 września w Rybniku dla Bereniki. O tym pewnie jeszcze powiemy również na naszej antenie. Szanowni Państwo, czy w najbliższym czasie Berenika odpoczywa w domu, czy czekają im jakieś zabiegi bądź operacje? W najbliższym czasie raczej zostajemy w domu. Codziennie dojeżdżamy na rehabilitację, więc to bycie w domu jest i tak taką iluzoryczne. Iluzorycznym i umownym. Bo ciągle jesteśmy tak naprawdę gdzieś w drodze z Bereniką. Ale operacja ta najbliższa, lewego biodra, przewidziana jest najwcześniej na przyszły rok. Dlatego mamy troszeczkę czasu, żeby tę bardzo dużą kwotę zebrać. Jeszcze raz, o jakiej kwocie my mówimy? Przeszło 90 tysięcy złotych, to jest kwota operacji według kosztorysu przekazanego nam z Niemiec. Berenika, ty wiesz, co oznacza twoje imię? Przecież już wiedziałam. To powiedz jeszcze raz, co oznacza imię Berenika? Niosące zwycięstwo. Ja myślę, że nie przez przypadek nazywasz się Berenika i że rzeczywiście wszystko zwycięstwem się zakończy. Na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Za rozmowę w studiu. Dziękuję bardzo. Piąteczka. Dziękuję. A Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. 20 kwietnia, godzina 19, Teatr Ziemi Rybnickiej, kabaret Pod Wyrwi Groszem. Całkowity dochód przeznaczony na leczenie małej, sympatycznej Bereniki. Wszystkiego dobrego i zdrowych, wesołych świąt życzymy. Dziękujemy. Dziękujemy. Wesołych świąt. Przecież pani miałaby być 6-letni.